Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień Transportu w strefie PMPG Polskie Media i dyskusja na temat, który elektryzuje opinię publiczną, zaryzykuje twierdzenie, że nie tylko w Polsce. Centralny port komunikacyjny. Witam tych z Państwa, którzy są z nami w Krynicy, witam tych, którzy oglądają relacje z debaty w internecie, no i oczywiście witam gości, którzy przyjęli zaproszenie do dyskusji. Pan Mikołaj Wild, sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Witamy Panie Ministrze. Pan Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Witam serdecznie. Porty lotnicze reprezentują pan Mariusz Szpikowski, prezes przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze, dyrektor lotniska Chopina w Warszawie. Witam serdecznie. Miło mi powitać pana Radosława Włoszka, prezesa Kraków Airport. Witamy serdecznie. Jest z nami również pan Marian Christescu, prezes Chopin Airport Development. Witam serdecznie. Przewoźnicy. Za chwilę dołączy do nas pan Michał Fioł z PLL LOT, a mi miło powitać pana Mirosława Antonowicza, członka zarządu PKP SA. Witam serdecznie. Jest z nami również przedstawiciel sektora logistycznego, pan Grzegorz Welke, prezes zarządu Vive Transport i Vive Logistic Services, wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni. Witam serdecznie. Spotykamy się, jak państwo widzą, w bardzo komplementarnym gronie, a zatem proponuję zacząć od kwestii fundamentalnej. Wiemy, jak ważnym tematem jest Centralny Port Komunikacyjny, ale korzystając z tej okazji chcę zapytać, i pewnie to będzie przede wszystkim pytanie w pierwszej kolejności do pana, panie ministrze, co ma zmienić port, jeśli chodzi o transport lotniczy, przewozy lotnicze? Nie mówię, że w Polsce, podkreślam. Jakie ma mieć znaczenie dla gospodarki, jakie są założenia? Poproszę o krótkie wprowadzenie, abyśmy poczuli wagę tematu. Bardzo dziękuję. Na początku lekkie doprecyzowanie. Centralny port komunikacyjny to budowla oparta na trzech fundamentach. Lotnictwo jest szczególnie doniosłym, natomiast oczywiście z tyłu głowy zachowujemy również wagę komponentu kolejowego i wagę impulsu miastotwórczego, który powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego z pewnością zapewni. Jeżeli chodzi o port Solidarność, patrzony z perspektywy lotniczej, to rzeczywiście port Solidarność jest podjęciem wyzwania, które już zbyt długo było odwlekane. To wyzwanie, z którym mierzymy się, można powiedzieć, już od co najmniej kilkunastu lat na poziomie analitycznym, które bierze się z następującej obserwacji. Lotnisko Chopina się zatyka. Lotnisko Chopina nie jest w stanie obsłużyć wszystkich klientów, którzy chcą z niego korzystać. I wiemy to już od jakiegoś czasu w sposób całkowicie wykazany na twardych danych liczbowych. Wiemy to w praktyce od roku 2010, kiedy zostało przygotowane studium wykonalności dla Centralnego Portu Lotniczego. Jakie to ma konsekwencje? Konsekwencje są następujące. Pasażerowie zamiast latać przez polskie porty lotnicze korzystają z zachodnich hubów. Pasażerowie, a za nimi dość istotne strumienie pieniędzy, wypływają z Polski. Tracimy, mówiąc kolokwialnie, istotną część tortu, którym jest rynek lotniczy w Polsce. I to jest pierwszy taki bardzo ekonomiczny aspekt. Jest też aspekt cywilizacyjny.
Jestem pewien, że to ten temat rozwinie jeszcze pan prezes Szpikowski, ale musimy mieć świadomość, że gdybyśmy nie podjęli tego wyzwania, to już za 10 lat lotnisko Chopina musiałoby odesłać z kwitkiem do 15 milionów pasażerów. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy dla stolicy europejskiego kraju, co to znaczy dla regionu Mazowsza, że 15 milionów pasażerów nie może zostać obsłużonych. To są pasażerowie, którzy nie tylko odwiedzali, chcą odwiedzać Polskę w celach turystycznych, chcą odwiedzać w szczególności Warszawę w celach turystycznych, ale chcą tutaj robić interesy, chcą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, tak mówiąc wprost, mielibyśmy do czynienia ze zepchnięciem stolicy nie powiem do ligi prowincjonalnej, ale do rzeczywiście trzeciej ligi państw europejskich, jeśli chodzi o konkurencyjność. Tyle jeśli chodzi o transport lotniczy. Z tyłu głowy, tak jak powiedziałem, mamy od razu transport kolejowy i tutaj wydaje mi się, że Krynica jest dobrym przykładem wyzwań, z jakimi się mierzymy, jeśli mówimy o sektorze kolejowym. Zalecam próbę dostania się z Krynicy do Warszawy i przetestowanie, ile czasu byłoby potrzebne, żeby dostać się z Krynicy do Warszawy. Rząd stawia mocno na rozwój sieci kolejowej. Rząd nie akceptuje faktu, że sieć kolejowa w Polsce po 100 latach od odzyskania niepodległości pozostaje wciąż niezintegrowana. Wciąż mamy do czynienia z trzema zaborowymi systemami kolejowymi. Tutaj PKP PLK wykonuje olbrzymią pracę, żeby modernizować trasy kolejowe, natomiast oczywiście stoi przed nami nowe wyzwanie, jak rozbudować i zintegrować system kolejowy, aby po Polsce mieszkańcy i osoby, które chcą podróżować po Polsce, podróżowały w sposób wygodny i adekwatny do XXI wieku. I wreszcie impuls miastotwórczy jest naturalnym zjawiskiem i o tym jestem przekonany, że z kolei będzie mówił pan prezes Christescu. Jest naturalnym zjawiskiem, że tereny wokół portów lotniczych podlegają dosyć szybkiej komercjalizacji. To są dobre lokalizacje dla firm o światowym zasięgu. Natomiast w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego mówimy o zjawisku nieco intensywniejszym. Proszę sobie wyobrazić miejsce, z którego w ciągu 2 godzin jesteście Państwo w stanie znaleźć się we wszystkich większych miastach w Polsce. W ciągu 3 godzin praktycznie pokrywacie teren całej Rzeczpospolitej. Jednocześnie miejsce, z którego jesteście w stanie podróżować po całym świecie. Bez żadnej przesady można stwierdzić, że mówimy o najlepiej skomunikowanym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej, miejscu, do którego w naturalny sposób zaczynają prowadzić szlaki komunikacyjne, miejsce, którego znaczenie wykracza daleko poza pojęcie nowego lotniska dla Warszawy, nowego portu lotniczego dla LOT-u. Mówimy o przedsięwzięciu rzeczywiście o skali wykraczającej poza granice naszego państwa. Tyle w telegraficznym skrócie. Bardzo dziękuję. To pan minister zarysował rzeczywiście te strategiczne obszary, więc proponuję pozostać przy tym i
kontynuować dyskusję, jeśli idzie o porty lotnicze. Powiem tylko, że gdyby tych 15 milionów odprawionych z kwitkiem pasażerów zechciało demonstrować, to by się pewnie zaczynała demonstracja pod kancelarią premiera, a kończyła w Radomiu. Ale bardzo proszę, pan Mariusz Szpikowski. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu w tej debacie. Właściwie pan minister powiedział wszystkie najistotniejsze rzeczy. Ja chciałbym podkreślić z punktu widzenia samego lotniska Chopina, gdybyśmy to bardzo zawęzili punkt widzenia, to oczywiście my dokonaliśmy dwóch analiz. Mianowicie zapotrzebowania na ruch pasażerski w rejonie Mazowsza, w regionu mazowieckiego. I to była pierwsza rzecz, oczywiście w trzech scenariuszach, pesymistycznym, umiarkowanym i optymistycznym, ale również dokonaliśmy bardzo szczegółowej analizy możliwości rozbudowy lotniska Chopina poprzez poprawę jego przepustowości. Oczywiście odpowiedź na drugie pytanie, co można maksymalnie uzyskać z lotniska Chopina, była tutaj odpowiedzią kluczową. Słyszę i czytam wielokrotnie w mediach o tym, że wystarczy przecież pobudować jakąś trzecią drogę startową, że przecież można pobudować jakiś terminal po drugiej stronie. No wiele takich głosów gdzieś się pojawia. Efektem tego typu rozważań jest to, że lotnisko Chopina mogłoby funkcjonować jeszcze przez długie lata, obsługiwać prawie 40 milionów pasażerów. Sposób rozbudowy do tej pory sugerował, że można obsłużyć 22 miliony pasażerów, 25 milionów pasażerów, cokolwiek by ta liczba nie znaczyła. Natomiast no, nigdy nie usiłowano rozważyć tutaj tak naprawdę, o co chodzi z przepustowością. Tu, szanowni państwo, mówiąc o przepustowości portu lotniczego, my mówimy przede wszystkim o przepustowości godzinowej. Dlatego, że podobnie jak, nie wiem, ruch w mieście, ta przepustowość nie jest jednolita w ciągu doby i trudno odpowiedzieć na pytanie, ile pojazdów może przejechać ulicą jakiegoś miasta w ciągu doby, zakładając średnio płynny ruch. No jest to przepustowość hipotetyczna. To samo jest z lotniskami. Mówimy, ile w ciągu godzin, w ciągu określonych w godzinach może zostać obsłużonych operacji. Jakie są parametry ograniczające przepustowość? W przypadku lotniska Chopina jest to przepustowość dróg startowych. My w tej chwili jesteśmy w stanie uzyskać 38 w porywach przez kolejne 2 godziny 42 operacje z dróg startowych, startów i lądowań. Po przebudowie, po wykonaniu maksymalnych prac, które są możliwe na lotnisku, dojdziemy do 50, może 50 plus, cokolwiek by ten plus nie znaczył, ale raczej oscylujemy w granicach 50 operacji na godzinę. Drugim ograniczeniem jest ograniczenie środowiskowe. Tuż lotnisko Chopina znajduje się w centrum miasta, czy w centrum miasta, w mieście. Wokół lotniska Chopina bezpośrednio w centrum, w obszarze ograniczonego użytkowania mieszka 317 tysięcy mieszkańców Warszawy. Pośrednio lotnisko oddziałuje na około 900 do miliona mieszkańców Warszawy. Budowy jakiegokolwiek trzeciego pasa, inne rozważania powodowałyby, jak to kiedyś też już podkreślił pan minister, konieczność wysiedlania tych dzielnic albo wytyczania dodatkowych obszarów ograniczonego użytkowania, które wiązałoby się z kolosalnymi kosztami i relatywnie niewielkim uzyskiem dla lotniska. Oczywiście jest jeszcze ograniczenie dotyczące samych dróg dojazdowych do lotniska, czy już w godzinach szczytu, w roku szkolnym. Sami państwo widzicie, że to jest również ograniczenie. Czyli podsumowując, wykonaliśmy maksymalną pracę, starając się odpowiedzieć na pytanie, ile można maksymalnie uzyskać z lotniska Chopina. I oczywiście ja odpowiadam celowo na te parametry. 50 startów i lądowań z dróg startowych, 650 operacji obecnie, może 800 operacji na dobę, z zastrzeżeniem, że w godzinach 22-6 rano nie więcej niż 50, jeśli chodzi o przepustowość środowiskową. To jest absolutny limit. Jeśli teraz te limity nałożyliśmy w porównaniu do realnych rozkładów linii lotniczych, godzinowych, zapotrzebowań obecnych, prognozowanych, podpowiedzieliśmy sobie, jaki jest skład floty. Oczywiście tu nie powiedziałem, nie chcę rozwijać za szczegółowo tego wątku, ale żeby określić przepustowość, nie można powiedzieć, że czegoś brakuje, po prostu to się skróconą dobudowuje. Skróconą wersję poproszę, panie prezesie. Dobrze. Więc mówiąc, jakby podsumowując, od 9 do 15 milionów pasażerów nie zostałoby obsłużonych z lotniska Chopina. Czyli jeśli lotnisko Chopina w 2017 roku obsługiwało 15 750 tysięcy pasażerów, to znaczy, że drugie tyle nie byłoby obsłużonych na lotnisku Chopina. Stąd też konieczność budowy portu pomocniczego do czasu uruchomienia centralnego portu komunikacyjnego, po to, żeby lotnisko Chopina mogło się skupić na ruchu tranzytowym, który zostanie przeniesiony do CPK, a docelowo jest to oczywiście konieczny CPK, bo inaczej nie będziemy w stanie się rozwijać. Jeszcze tylko na koniec nie mogę sobie odmówić takiego drobnego komentarza, bo wielokrotnie słyszę,
że przenoszenie tego ruchu gdzieś za miasto, do jakiegoś Stanisławowa, w 40 kilometrów od miasta, to jest utrata stołeczności, no przecież wszyscy chcemy latać z lotniska Chopina. Proszę Państwa, no większej demagogii nie słyszałem, powiem dlaczego. Chcemy latać, oczywiście, że chcemy latać, tylko pytanie trzeba powiedzieć jednocześnie, że skoro mamy latać i nic nie robić, to znaczy, że 15 milionów pasażerów nie poleci, do widzenia, to jest utrata stołeczności. Druga kwestia, jeśli to jest przenoszenie za miasto, to chciałem powiedzieć, że taki fakt w historii miał już miejsce. Otóż w latach 30., kiedy to lotnisko z pól mokotowskich przenoszono gdzieś za odległe tereny zamiejskie, które wówczas nazywały się Okęcie, prawda? Więc troszkę też pamiętajmy, że przenosząc to lotnisko, czy budując lotnisko dla ruchu tranzytowego, my stwarzamy warunki do rozwoju miasta i kiedyś nastąpi to samo, co się stało z Okęciem. Okęcie stało się dzielnicą Warszawy. Tutaj w tym komponencie Aeropolis nastąpi też wzrośnięcie tych dwóch miast, będzie to element miasta. Ale uwaga, i tu podkreślam różnicę, z góry zaplanowanym, wytyczonym obszarem ograniczonego użytkowania, z góry zaplanowaną rozbudową, będzie wiadomo, co się będzie działo wkoło tego lotniska, w przeciwieństwie do lotniska Chopina, gdzie wszystko było przypadkowe w koło i nie oparte na żadnym planie. To tak krótko. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To w zasadzie naturalne zaproszenie do dyskusji pana Mariana Christescu, ten wątek rozwoju portów lotniczych, ale w kontekście rozwoju miast, aglomeracji nie tylko. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję uprzejmie, dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję, że rozmawiamy też o tym trzecim komponencie, który w kolejności, że tak powiem, się pojawia w tym planie i w sposób naturalny, że tak powiem. Nasza firma ma tak naprawdę największe doświadczenie na tym polu, ponieważ od wielu lat rozwijamy nasze hotele koło lotnisk i korzystamy też również z tego, że te lotniska się rozwijają. Czyli tutaj rozmawiamy przede wszystkim o lotnisku w Warszawie, gdzie aktualnie posiadamy 3 hotele. I jeżeli rozmawiamy o 15 milionach ewentualnie utraconych pasażerów, również moglibyśmy powiedzieć, że około 30% tych pasażerów zazwyczaj trafiają też do naszych hoteli. Matematycznie, jeżeli byśmy tego, że tak powiem, mnożyli przez około 500 zł netto, które zostawiają co noc w naszych hotelach, no oczywiście jest to o co walczyć i jak się pojawił ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, oczywiście zadaliśmy sobie pytanie przede wszystkim, jak my, którzy jesteśmy liderami, mamy duży biznes, tak powiem, przy tym lotnisku powinniśmy się zachować, ale zrozumieliśmy bardzo szybko, że to jest bardzo duża szansa, nie tylko dla hotelarzy, ale ogólnie dla inwestorów, którzy widzą i potrzebują miejsce do rozwoju. I tutaj rozmawiamy również o miejsce, które by pozostało w Warszawie do wygospodarowania po ewentualnym przeniesieniu lotniska do Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale również wokół, że tak powiem, budowy wokół nowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przyjeżdżając tutaj również do Krynicy co roku i mając możliwość uczestniczenia w takim zacnym wydarzeniu, zastanawiamy się również, nie tylko ja, ale wielu moich kolegów z branży, dlaczego Warszawa do dzisiaj nie posiada własnego centrum konferencyjnego. Przecież to jest miasto, które tak naprawdę zasługuje na takie miejsce, a jeżeli mamy robić imprezy, to robimy je na stadionie, który został wymyślony zupełnie po coś w związku z innymi celami. I tutaj właśnie ten projekt też tworzy przed nami taką szansę budowy z prawdziwego zdarzenia centrum konferencyjnego, który tak naprawdę w niektórych miastach już w Polsce działają i zmienili sposób, diametralnie zmienili segment gości, dali taki duży impact jak w Katowicach na przykład. Centrum konferencyjne, które działa w Katowicach, które zmieniło zupełnie rynek również hotelarski, ale też usług. A więc widzimy dużą szansę dla rozwoju i nie tylko naszej firmy, ale ogólnie dla rozwoju infrastruktury dookoła Centralnego Portu Komunikacyjnego. I tutaj nie rozmawiamy tylko o hotelach, ale rozmawiamy o tym, że tam oczywiście oprócz dworców, oprócz lotniska, które ma obsługiwać odpowiednich gości, segmentów gości, ale również tam powinny zaistnieć różnego rodzaju również huby biznesowe, tak, które mogą przynieść ze sobą różnego rodzaju inkubatory biznesowe i o tym też rozmawiamy w naszym kręgu, że to jest doskonały moment, żeby o tym pomyśleć, żeby planować właśnie rozwój właśnie takich
biznesowych inkubatorów. I sądzę, że jest wiele firm w Polsce, które szuka dla siebie miejsca, a to byłoby doskonale miejsce. Oprócz tego innowacje. Cały czas w Polsce też od wielu lat, a na pewno od 2-3 lat rozmawiamy bardzo mocno o tym, że Polska musi stawiać na innowacje. Ja nie widzę lepszego miejsca i momentum, żeby o tych innowacjach myśleć i wprowadzić je, czy to na lotnisku, czy to w nowych centrach konferencyjnych. Jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, naprawdę my musimy cały czas dogonić teraz w tym momencie pod względem innowacyjnym i jestem przekonany, że Państwo, którzy podróżujecie po lotniskach na świecie, widzicie, jak daleko nam jest jeszcze od tego, żeby do nich dorównać. Ja sądzę, że to jest wielka szansa, żebyśmy wykorzystywali to momentum i pójść tą drogą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No to wybierzmy się teraz trochę dalej. Lotnisko Chopina notuje rekordy. Dobrze rozwijają się też porty regionalne. A zatem poproszę teraz o spojrzenie pana Radosława Włoszka, prezesa Kraków Airport. Panie prezesie, co to wszystko oznacza dla takiego portu jak ten, którym pan kieruje? Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Krótko, tak jak pan minister i pan prezes powiedział, w 2017 roku lotnisko Chopina obsłużyło ponad 15 milionów pasażerów, a wśród 40 milionów osób korzystających z polskich lotnisk, reszta to właśnie porty regionalne. Dla krakowskiego lotniska centralny port komunikacyjny to jest szansa. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że centralny port lotniczy ogłoszony, czy decyzja ogłoszona we wrześniu, decyzja o planie generalnym dla krakowskiego lotniska w październiku, czyli zakładająca funkcjonowanie i powstanie centralnego portu komunikacyjnego, powoduje, że w perspektywie dzisiaj, jeśli mówimy o porcie w Krakowie, który zakłada w tym roku obsłużenie około 6,5 miliona pasażerów, w perspektywie funkcjonowania centralnego portu komunikacyjnego mówimy za 20 lat o funkcjonowaniu krakowskiego lotniska na poziomie 12 milionów. Więc to jest szansa dla krakowskiego lotniska, ale można też popatrzeć, bo tutaj rozmowa z portami regionalnymi, bo ja nie tylko mam przyjemność reprezentować port krakowski, ale także cały obecny tutaj zarząd, bo jest prezes Artur Tomasik i prezes Mariusz Wiatrowski z Poznania, cały zarząd regionalnych portów lotniczych. Rozmowa z panem ministrem, rozmowa z lotniskiem Chopina o funkcjonowaniu, bo bardzo ważne też pytanie jest o funkcjonowaniu lotnisk regionalnych czy polskiego lotnictwa do momentu powstania centralnego portu komunikacyjnego. Oczywiście tu nie ma czasu, kwestie finansowania, kwestie przepustowości, bo tak jak pan prezes Szpikowski mówił o przepustowości lotniska Chopina, myśmy wczoraj wspólnie z prezesami mieli panel o portach regionalnych, o przepustowości portów regionalnych. Te wszystkie kwestie na spotkaniach z panem ministrem, z panem prezesem jakby trwają, bo pytanie oczywiście, jak będziemy funkcjonować jako porty regionalne po uruchomieniu centralnego portu komunikacyjnego, ale tu można bardzo szybko odwołać się do wzorców europejskich. Przecież Holandia, Niemcy, Francja. Niemcy mamy dwa wielkie huby, a w perspektywie, o których mówił pan minister, 2-3 godzin, świetnie funkcjonujące porty regionalne, Düsseldorf, Dortmund, można by wymienić Norymberga, ale jako krakowski miasto partnerskie muszę także wspomnieć. No, Francja, Holandia. Każdy kraj ma hub i dobrze funkcjonujące porty regionalne, więc kwestia rozmowy i przyszłości, ale także co po, jak funkcjonujemy po centralnym, czy w momencie uruchomienia centralnego portu komunikacyjnego, który dzisiaj dla polskich lotnisk także funkcjonuje w Warszawie, bo przecież my dzisiaj mamy hub w Warszawie, to jest dla wszystkich portów regionalnych dzisiaj port, centralny port komunikacyjny, dla nas dzisiaj to jest właśnie lotnisko Chopina. No i tutaj myślę, że ta perspektywa centralnego portu komunikacyjnego dla Krakowa to szansa, tak jak mówiłem, z 6 milionów do 12. Kolejne wyzwania, inwestycje, oczywiście nowa droga startowa, ale wczorajszy panel pokazał, doświadczenie portów regionalnych jest i rozmowa z pełnomocnikiem i z Chopinem, z lotniskiem, daje tą synergię, która przyczyni się do powstania, nadrobienia tych zaległości, o których mówił prezes Hristescu. No i jeszcze muszę oczywiście, pan prezes Hristescu powiedział o Katowicach, więc za to, że jesteśmy w Małopolsce, muszę powiedzieć, że Kraków po wybudowaniu AIS-a, czyli Centrum Konferencyjnego, oczywiście z wielką sympatią do Katowic, także to mówię, ale
także przecież z jednym z najważniejszych centrów kongresowych w Polsce. I to, co pan prezes Chrystescu mówi, pan minister, o powstaniu tego centrum kongresowego, tego City wokół, no jest napędem. Dla przykładu, wedle danych krakowskie lotnisko generuje 50 tysięcy miejsc pośrednio pracy. To jest olbrzymi zakład pracy, ale także katalizator rozwoju turystycznego, biznesowego, innowacyjnego. I jeszcze jedno, bo wczoraj bardzo wybrzmiało, szczególnie w ustach prezesa Wiatrowskiego, kwestie środowiskowe, kwestie proekologiczne. Podpisaliśmy wczoraj z Tauronem elektromobilne miejsce, więc lotniska to także miejsca, gdzie szukamy nowoczesnych, proekologicznych, innowacyjnych rozwiązań. Dziękuję. Cieszę się, że słowo innowacje. No i oczywiście z PASZP-em szukamy tych rozwiązań, bo to nie śmiałem, przepraszam, zapomniałem, a powinienem pierwszy wymienić. Cieszę się, że słowo innowacje padło, bo to jest coś, czego rzeczywiście potrzebujemy. No to wzbijamy się w powietrze. Proszę Państwa, pytanie do LOT-u może najpierw. Pytanie, co to oznacza dla LOT-u? Pan Michał Fioł, członek zarządu do spraw handlowych LOT. LOT poszerza siatkę. Ostatni news to regularne połączenia z Miami, co odnotowuje, bo na początku tego roku nasz wydawca PMPG Polskie Media wraz z Prostem zorganizował konferencję gospodarczą polsko-amerykańską właśnie w Miami. Wydarzenie bez precedensu, bo organizowane z kraju. Ale bardzo proszę, panie prezesie, to teraz spójrzmy na narodowego przewoźnika w kontekście tych wszystkich planów. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten panel. Ja cieszę się, że w tej chwili w tym panelu rozmawiamy w gruncie rzeczy już o technikaliach, bo dla nas, gdyby troszeczkę się wrócić w historii, Krynica jest takim bardzo specjalnym miejscem i właśnie to forum w Krynicy, dlatego że dokładnie dwa lata temu, w 2016 roku, tutaj LOT prezentował swoją strategię. Wówczas to był taką niewielką linią środkowej Europy. Nigdy więcej niż 4,5 miliona pasażerów i wszyscy nas patrzyli z troską, bo te wyniki nigdy nie były za dobre. Tymczasem my tutaj przyjechaliśmy i wyrysowaliśmy właśnie taką naszą nową strategię i ścieżkę wzrostu. Zapewne wielu z Państwa w to nie wierzyło. Zapewne traktowane było to jako kolejna strategia, kolejny papier. A tymczasem cieszę się, że właśnie w tym samym miejscu, dwa lata później, możemy powiedzieć, drodzy Państwo, nasza strategia 16-20, strategia rentownego wzrostu, jest nie tylko, że zrealizowana, ale w gruncie jest zrealizowana znacznie szybciej niż to zakładaliśmy. W 3 lata podwoiliśmy liczbę pasażerów, w tym roku LOT przewiezie 9 milionów pasażerów. W 3 lata podwoiliśmy wyniki, obroty, z 3 miliardów urośliśmy do 6 miliardów. No i zasadniczo ostatnie 3 lata to są lata, kiedy LOT pisze czarne liczby, czyli jest rentownym przedsiębiorstwem. Mówię o tym wszystkim po to, żeby powiedzieć, że jesteśmy wiarygodną firmą i że to, co mówimy, to, co mówi zarząd, to, co mówią pracownicy LOT-u, że to się po prostu wydarza. To, co mówimy, to się wydarzy. Jeśli obiecujemy, to znaczy, że to dowieziemy. I LOT mówi, już wtedy powiedział, bo ja przejrzałem prezentację z tamtego czasu. My wtedy powiedzieliśmy, potrzebujemy nowego lotniska. Cieszę się, że dzisiaj, będąc 2 lata później, w gruncie rzeczy rozmawiamy już o technikaliach. Wszyscy wiedzą, że to lotnisko należy wybudować, są stosowne ustawy, jest stosowna organizacja, która za tym stoi, że to lotnisko się pojawi. I oczywiście, że to lotnisko w żadnym razie nie zagrozi lotniskom regionalnym, tylko wzmocni pozycję, wręcz zbuduje pozycję Polski w świecie lotniczym, w tym świecie, w którym ona w tej chwili istnieje w bardzo niewielkim tylko stopniu. Te kompetencje przez długi czas w Polsce w ogóle nie były budowane. A to, że lotniska regionalne i port centralny będą się rozwijać, oczywiście, że tak. W Europie Środkowej i Wschodniej, dla których to pasażerów LOT pracuje, W tej chwili mieszkańcy tych krajów odbywają jeden lot rocznie. Dla porównania w Europie Zachodniej jest to 3 loty rocznie. Tylko ten naturalny wzrost popytu spowoduje, że jest tutaj miejsce i dla wielkiego lotniska centralnego, i dla lotnisk regionalnych, i dla wielkiego narodowego przewoźnika, bo my w tej chwili faktycznie pracujemy już nad nową strategią, ponieważ tą do 2020 uznajemy praktycznie zrealizowaną, za chwilę pokażemy strategię, już teraz dłuższookresową, do 2027. Te nowe połączenia są w naturalny sposób, to o którym Pan wspomniał także, są w naturalny sposób także częścią realizacji tej strategii. W 2015 roku LOT latał na 4 trasach dalekiego zasięgu do Chicago, Nowego Jorku, Toronto i Pekinu. Warszawa-Miami jest
14 połączeniem dalekiego zasięgu lotu. Dlaczego? No bo między Europą Wschodnią a Florydą podróżuje co roku ponad 500 000 pasażerów. To dla tych pasażerów to jest nasz rynek, to jest nasze miejsce. Tym pasażerom będziemy oferować w naturalny sposób bardzo dobre połączenie do Miami. Oczywiście naszymi najnowszymi samolotami, Dreamlinerami, których ciągle przybywa. W 2015 na regularnym rozkładzie lotu było 5 Dreamlinerów, w tej chwili mamy 11, na koniec przyszłego roku będzie ich 15, czyli potrojenie naszych możliwości przewozowych i za tym oczywiście będzie szedł także wzrost liczby pasażerów. A jeśli więcej pasażerów, to więcej biznesu. Nie tylko tego przylatującego do Polski i zostawiającego w Polsce pieniądze w hotelach pana prezesa Christescu, w całym otoczeniu portów regionalnych, w Warszawie, w Krakowie i innych miastach, ale także to jest ten ruch transferowy. Dlatego, że lotniska, my mamy o tym nie za dużą wiedzę, bo to jest coś, co gdzieś tam umknęło nam wszystkim. Ale lotniska transferowe, to nie tylko ogromne miejsca, gdzie się kreuje, gdzie są kreowane miejsca pracy, Heathrow 75 tysięcy ludzi, całe otoczenie Krakowa, jak powiedział pan prezes, 50 tysięcy ludzi. Dla samego cargo w Amsterdamie pracuje 25 tysięcy ludzi. My tak jakby nie mamy świadomości tego, jakie to kreuje możliwości. Ale to także ogromne przedsiębiorstwa, same porty transferowe. Lotnisko w Changi, obsługujące w tej chwili 62 miliony pasażerów, miało w ubiegłym roku ponad 5 miliardów złotych obrotu, ponad 2 miliardy dolarów singapurskich. Połowa z tego obrotu była kreowana z przychodów lotniczych, 50% z przychodów pozalotniczych, bo to są gigantyczne centra handlowe, gigantyczne centra rozrywki. Te pieniądze zostawałyby w Polsce. W tej chwili one w dużej mierze są poza naszym zasięgiem. Tymczasem należy wykorzystywać to znakomite położenie geograficzne Polski. To, że jesteśmy na szlakach komunikacyjnych z Europy Środkowej i Wschodniej do Europy Zachodniej, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, a także z Europy Zachodniej do Azji. Dlatego rozbudowujemy siatkę naszych połączeń. W tej chwili to połączenie z Warszawy do Miami jest 104. naszym połączeniem. I tę liczbę połączeń w ciągu ostatnich 3 lat blisko potroiliśmy. Zaczynaliśmy od 40 połączeń. Mam nadzieję, że to będzie tak samo, będzie miało takie same sukcesy, jak inne połączenia, które do tej pory znalazły się w naszej siatce. Nie tylko z Warszawy, ale także z Krakowa, Rzeszowa i Budapesztu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Janusz Janiszewski, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, już wywoływany w kontekście innowacji i oczywiście ruchu lotniczego rosnącego, jak widzimy, jak wynika z prognoz. Bardzo proszę. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za możliwość udziału w debacie i kontynuując wypowiedzi moich znakomitych poprzedników. Tak, Centralny Port Komunikacyjny będzie swojego rodzaju i jest swojego rodzaju motorem napędowym dla zmiany naszej pozycji i rozwoju służb ruchu lotniczego. Możemy oczywiście budować budynki, pasy, drogi do kołowania, ale bez służb nawigacyjnych żaden samolot nie wyląduje ani nie wystartuje, także bez tego elementu bardzo ważnego cała ta koncepcja nie będzie funkcjonować. Jest on również odpowiedzią na ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, na 2 podstawowe cele strategiczne, które postawiłem w swojej organizacji od momentu objęcia jej sterów. To jest przede wszystkim bycia jednym z 6 usługodawców na rynku służb ruchu lotniczego. Jesteśmy 6. krajem Unii Europejskiej, 6. przestrzenią powietrzną. Jesteśmy 5. krajem pod względem liczebności ludzi. Także musimy wykorzystać właśnie tą swoją pozycję geograficzną, czyli tego okna na wschód i mostu na zachód. 2030 rok to będzie praktycznie ponad 1,5 miliona operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej. My jako służby musimy być na to gotowi. 1,5 miliona, a teraz jest ile, abyśmy zobaczyli? Dzisiejszy ruch lotniczy to jest około 800 tysięcy operacji, czyli mamy w praktyce 100%
wzrost natężenia ruchu lotniczego. Ja z podziwem patrzę na moich kolegów z lotu, którzy generują dla mnie co roku 30% praktycznie wzrost swojej siatki i stanowią dosyć duże wyzwania, ale to jest bardzo pozytywne wyzwanie, bo przede wszystkim nasz narodowy przewoźnik dużo więcej ruchu tranzytowego i pasażerów tranzytowych, ale to przede wszystkim też możliwość właśnie nowych technologii. Jako Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będziemy realizować wszystkie te zadania i przede wszystkim digitalizacja dzisiejszych usług, ale realizacja też i możliwość świadczenia usług na rzecz innych podmiotów tak naprawdę i zbudowania naszej pozycji. Będąc w Brukseli na wielu spotkaniach słyszę cały czas, że core ruchu lotniczego to Europa Zachodnia, to Niemcy, to Francja, to kraje Beneluxu, to Włochy. Dzisiaj mamy unikatową szansę na to, aby przesunąć ten ciężar w stronę właśnie naszego kraju i naszego regionu. I bylibyśmy nieodpowiedzialni, gdybyśmy nie wykorzystywali tej sytuacji. A co do służb nawigacyjnych, jesteśmy już na to gotowi. Nasza produktywność jest jedną z najwyższych w Europie, jeśli chodzi o produktywność służb nawigacyjnych. Punktualność ostatnie 10 lat to redukcja opóźnień o ponad 100%. Dzisiaj średnio na jedną operację lotniczą przypada 14 tylko sekund opóźnienia. Żeby utrzymać ten poziom i być bardzo efektywnym, ponieważ jesteśmy też jeszcze cały czas i mam nadzieję, że to utrzymamy przy ciężkiej pracy nasza efektywność kosztowa jako służb jest na najwyższym poziomie. Jesteśmy cały czas tanimi służbami, chcemy to zachować, ponieważ to jest nasz wspólny interes. Jeżeli przy wspólnej pracy będziemy w stanie tego dokonać, to sądzę, że naprawdę core Europy przeniesie się w naszą stronę i to my będziemy liderami w niedalekiej przyszłości. Bardzo dziękuję. Ja pamiętam, jak ponad 10 lat temu wracałem z Azji, leciałem z Amsterdamu, wracając na mapie wyświetlanej w samolocie, widziałem, że lecimy dokładnie, ale to dokładnie nad Warszawą. No ale można było tylko pomachać, trzeba było dolecieć do Amsterdamu, wrócić. CPK na samym początku bardzo krótko był CPL-em w zasadzie, Centralnym Portem Lotniczym, ale jak już wiemy, tu nie chodzi tylko o lotnictwo. Pan Mirosław Antonowicz, PKP SA, jak to zmieni polską kolej? Jakie macie prognozy i co robicie w związku właśnie z tworzeniem Centralnego Portu Komunikacyjnego? Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Co prawda bezpośrednio nie zajmuję się CPK-iem, ale z punktu widzenia strategii grupy już wielokrotnie wypowiadałem się o tej kwestii i na początek dwie uwagi ogólne. Otóż nawet ekonomiści neoliberalni powiadają, że infrastruktura krytyczna, strategiczna budowana powinna być przez państwo, tak? I wczoraj usłyszałem z ust jednego polskiego liberała, że to jest słuszny kierunek, w związku z tym robimy dobrze. Drugi element bardzo istotny. Dobrze, żeśmy odeszli od Centralnego Portu Lotniczego, dlatego że analiza systemowa wykonana dla tej infrastruktury wyraźnie wykazała, że musimy mówić o porcie komunikacyjnym, bo teraz się nie buduje lotnisk, tylko buduje się multimodalne huby. Jeśli mówimy o rozwoju logistyki przewozu osób, to tylko multimodalny hub z dostępem co najmniej do 3 środków transportu dla pasażera. Trzeci element bardzo ważny i cieszę się, że to się znalazło i w dokumentach, i w raporcie, i w uchwale z listopada 2017, bo te elementy są bardzo ważne. Tam dokonano bardzo ważnej diagnozy dla kolejnictwa. Mianowicie stwierdzono o istnieniu wykluczenia w transporcie kolejowym. Zidentyfikowano ponad 100 miast bez dostępu do kolei. Stwierdzono, że rzeczywiście mimo średniej gęstości sieci na poziomie średniej unijnej, to jednak widać wyraźnie nierównomierność tej gęstości. I to jest element bardzo, bardzo ważny. I następny bardzo istotny element. Ostatnia ekspertyza, którą miałem okazję się zapoznać, Instytutu Kolejnictwa, wykazała, że w 16 korytarzach CPK-owskich, prawda, generacja potoku ładunków jest na poziomie 51% populacji Polski, czyli ponad 19,5 miliona, które będzie korzystać z tych korytarzy dojazdowych przy tendencji wzrostowej ruchu pasażerskiego.
element, który jest też jeszcze bardzo ważny, mianowicie w tej analizie dokonano benchmarków niemieckiego i francuskiego, mówiącego o tym, jak należy połączyć kolej z samolotem, tak? I między innymi tam chodzi o wspólny bilet, czy odprawę pasażera do lotniska na dworcu kolejowym, tak? To są bardzo ważne kwestie, tym bardziej, że mówimy tak, że są dwa elementy tego zjawiska z punktu widzenia komponentu kolejowego. Mianowicie infrastruktura, to jest 800-850 kilometrów zmodernizowanych linii lub nowych, bo mówimy o prędkości 250-300. W analizie jest wykazane, że mimo tych działań, na przykład Zielona Góra to jest powyżej 3 godzin dojazdu, tak? To jest bardzo ważne. Rzeszów czy Szczecin. Trzeba zatem poprawić tą dostępność poprzez zastosowanie linii wysokich prędkości, tak? Co mniej więcej 300 km. Dwa, co już jeszcze było wskazane, chyba na ostatnim posiedzeniu, zresztą i tam była też mowa o modelach ruchu, mianowicie potrzeba co najmniej 130 składów nowoczesnych, innowacyjnych do przewozu takiego potoku ładunków na kolei, a to oznacza zamówienia dla polskiego przemysłu, to oznacza rozwój myśli technologicznej i o to przecież chodzi, żeby polski przemysł wykorzystał ten impuls rozwojowy, jaką w ogóle daje infrastruktura, o której mówimy. I w związku z tym ja się bardzo cieszę jako strateg, jako ekspert Akademii Leona Koźmińskiego, że taka decyzja zapadła. Można mówić i zresztą przychylam się, wszyscy krytykują, ale utkwiła mi jedna myśl, którą powiedział profesor Najder, jeśli dobrze pamiętam. W ramach budowy głębokowodnego portu w Gdańsku były różne, prawda, przepychanki, a później się okazało, że jedna decyzja o wejściu jednego operatora spowodowała, że trzeba było port powiększać. W związku z tym myślę, że przed nami duża szansa, którą należy wykorzystać i kolej z tego chce skorzystać. A jeszcze na koniec, ponieważ jest pan Krytesku, to myśmy już wyprzedzająco podpisali list intencyjny, żeby komercjalizować dworce kolejowe, ale też przy okazji dworce, czyli lotniska. Także myślę, że to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dotknęliśmy kwestii systemowych dzisiaj po raz kolejny. Zapraszam zatem teraz do głosu pana Grzegorza Welkę, Vive Transport, Vive Logistics Services oraz Izba Spedycji i Logistyki. Abyśmy spojrzeli może właśnie strategicznie, budowanie dużych lotnisk czasem nie jest proste, co wykazali Niemcy, którzy, jak wiemy, mają kłopoty z uruchomieniem lotniska, ale my popatrzmy oczywiście szerzej, bo mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, który zostanie, zmieni system transportu w Polsce, zostanie z nim spięty, a zatem bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, na pograniczu naszej dyskusji, na obrzeżach przewija się temat ładunków, bo komunikacja to nie tylko przewozy pasażerskie, transport lotniczy to nie tylko przewozy pasażerskie. Ja myślę, że największym wyzwaniem naszych czasów, największą szansą dla Polski obecnie jest strategiczne, geopolityczne położenie, które daje nam ogromną szansę. Ja myślę, że to jest szansa porównywalna z tą, która miała Druga Rzeczpospolita, budując port w Gdyni. Dlaczego tak uważam? Proszę Państwa, padło wiele liczb dotyczących przewozów pasażerskich. Ja posłużę się tylko jedną liczbą. W zeszłym roku, w listopadzie, Chińczycy dokonali w ramach e-commerce'u tylko jednego dnia transakcji na 27 miliardów dolarów. Jednego dnia w sieci. To są transakcje e-commerce'owe. Proszę zatem pomyśleć, jak często Państwo podróżujecie transportem lotniczym, korzystacie z tych wszystkich rozwiązań, o których tutaj Panowie mówili, a ile codziennie przychodzi, czy wysyłacie Państwo paczek, przesyłek. Dlatego wydaje mi się zupełnie niesłusznym to, że mówiąc o komunikacji, o centralnym porcie komunikacyjnym, temat przesyłek cargo, ładunków cargo, pojawia się zupełnie na obrzeżu. Jeżeli szansą, największą szansą Polski dzisiejszych czasów jest udział w projekcie nowego jedwabnego szlaku, który jest elementem całkowitego geopolitycznego przebiegunowania świata, przebiegunowania gospodarki, budowy nowego świata, którego epoka następuje po kończącej się epoce Bretton Woods, to nie sposób powiedzieć o tym, że Polska tak naprawdę najbardziej dzisiaj potrzebuje, i myślę, że to nie jest tylko opinia logistyków, których tutaj reprezentuję, centralnego portu cargo. Padł argument dotyczący tego, jaka część wolumenu pasażerów
korzysta z portów zagranicznych, portów niemieckich. Proszę Państwa, pomyślcie o tym, jaka część ładunków cargo lotniczego przy takiej infrastrukturze, jaką dysponują polskie porty lotnicze w ogólności, przepływa dzisiaj przez Lipsk, a to jest projekt, który ma 25 lat, mówię o tym, o czym mówił prezes Antonowicz, o hubach intermodalnych, tak? Taki projekt jak Schiphol to jest projekt ponad 100 lat konsekwentnego realizowania modelu hubu logistycznego. Polska ma unikalne i największe szanse, żeby to zrealizować, dlatego że przez Polskę przebiega bardzo długi odcinek szerokiego toru. Ten szeroki tor krzyżuje się z wąskimi torami, z normalnymi torami polskimi, które mogą obsługiwać porty polskie, które mogą prowadzić dalej operacje logistyczne, kolejowe, ale też później drogowe w kierunku Europy Zachodniej. Dlatego uważam, że bardzo źle się dzieje, że nie ma w debacie publicznej obecnego elementu ładunków, cargo i tej szansy, która się przed nami pojawia. Wydaje się, że lokalizacja takiego portu w centralnej Polsce, ale gdzieś bliżej szerokiego toru, szerokiej linii kolejowej, która łączy nas z Dalekim Wschodem, byłaby tym, czym, tak jak powiedziałem, była Gdynia dla II Rzeczpospolitej. Unikalną szansą, zupełnie inną niż to, o czym się mówi, czyli o centralnym porcie komunikacyjnym pasażerskim. Największą szansą w mojej ocenie jest obsługa ładunków cargo. Jeżeli wnioskiem naszej debaty będzie decyzja o podjęciu budowy drugiego centralnego portu, to będzie to prawdziwa rewolucja, ale bardzo proszę, pan prezes Antonowicz chciał od razu się odnieść. Proszę Państwa, bo w stosunku do tego, co pan prezes Walkę powiedział, bo rzeczywiście z naukowego punktu widzenia mówimy o zjawisku, które się nazywa modalność i centra logistyczne zazwyczaj są trójmodalne. Albo jest transport lotniczy, albo transport śródlądowy, o tym mówimy i w naszym wypadku, jeśli pan prezes podał Lipsk, to rzeczywiście to jest centrum trójmodalne z dostępem do transportu lotniczego i cargo lotniczego, ale też trzeba powiedzieć dlatego, że w tym miejscu zasadziły się znane firmy, na przykład Automotive, prawda? I bardzo istotne, a Automotive na rynku i części zamienne na rynku azjatyckim, europejskim stanowią duży wolumen przepływu. I z tego punktu widzenia, a e-commerce, jeśli śledzicie Państwo nawet dane, mówimy, że tracimy na VAT-ie e-commerce około miliarda, bo o tym już i prasa pisze. Ten e-commerce ma tendencję wzrostową, właśnie także ze względu na rynek chiński. Bardzo dziękuję. Jeszcze odniosę się do tego, co prezes Antonowicz powiedział. Warto pamiętać, że wymiana towarowa z Dalekim Wschodem za pośrednictwem transportu morskiego to są czasy tranzytu około 30 dni. Natomiast jeśli chodzi o szeroki tor, to są czasy tranzytu, które dzisiaj można osiągnąć, pan prezes pewnie to otwierdzi. Mamy dowody na to, że można to zrobić w 10-12 dni. Jeżeli można by jeszcze do tego dołączyć przesyłki lotnicze w ramach tego trójmodalnego hubu, to byłoby naprawdę coś nadzwyczajnego dla Polski. Głos logistyków wybrzmiał bardzo wyraźnie. Zmierzając powoli do puenty, ja chcę jeszcze zapytać, bo wiele panowie mówili o szansach, o tych dobrych perspektywach, ale chcę jeszcze zapytać o wyzwania i o ryzyka, jak bardzo mamy je pod kontrolą, jak bardzo je mitygujemy, czy mamy pieniądze, co ze spiętrzeniem inwestycji, ale też z synchronizacją inwestycji. Czy panowie mogliby się odnieść i powiedzieć, jak do tego podchodzimy, jak ta kwestia wygląda? Pierwsze ryzyko, które jest narzucające się, to jest ryzyko innowacji, tak? Znaczy mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie, najgorsze jest, kiedy nie wie się, czego się nie wie. I to towarzyszy zawsze przy innowacyjnych produktach. Drugie ryzyko to jest ryzyko skali, bo rzeczywiście mówimy tutaj o stosunkowo dużym programie inwestycyjnym, największej inwestycji punktowej, jaka była realizowana w Rzeczpospolitej. Nie było takiej inwestycji punktowej jak Port Solidarność. Jednocześnie, jeśli chodzi o skalę całego przedsięwzięcia, to zwróćmy uwagę, że z punktu widzenia wydatkowanych środków programów inwestycyjnych rządowych, to tutaj
pomimo tego, że mówimy o dużych kwotach, to nie są to kwoty, które by nie padały. Tak więc wskazałbym ryzyko innowacji, ryzyko rzeczywiście koordynacji i zarządzania. Tylko to, tak jak wiele innych zagadnień, które wiążą się z sportem Solidarność, na to można patrzeć z dwóch stron. Szklanka jest albo do połowy pusta, albo do połowy pełna. Rzeczywiście zarządzanie inwestycjami publicznymi w Polsce wymaga usprawnień. To wszyscy, wydaje mi się, wszyscy się co do tego zgodzimy, ale już jest to przewidziane w samej ustawie. Tego rodzaju skala przedsięwzięcia, gdy mówimy o kilkuset przedsięwzięciach inwestycyjnych, które toczą się naraz, ta skala wymusza zmiany. To znaczy, to jest przyjęcie ustawy, przyjęcie programu Centralnego Portu Komunikacyjnego oznacza, że nie można rzeczy robić po staremu. Po prostu trzeba wymyślić nowy sposób i tutaj dla osób zarządzających projektami w Polsce pewną biblią są metodyki projektowe wykształcone w krajach anglosaskich, metodyka Prince'a. Być może jako kraj dojrzeliśmy do tego, aby zaadaptować najlepsze metodyki projektowe światowe i uwzględnić nasz kontekst kulturowy i przeprowadzić tak tą inwestycję, aby wartość dodana była nie tylko co do efektu, ale też co do sposobu, w jaki działamy, co do sposobu, w jaki działamy jako Rzeczpospolita i co do sposobu, w jaki działamy w gospodarce, w jaki sposób państwo funkcjonuje i państwo i podmioty publiczne funkcjonuje w obrocie gospodarczym. A pamiętajmy, że państwo to jest blisko połowa parkietu w Rzeczpospolitej. Pan Janusz Janiszewski chciał się odnieść również, bardzo proszę. Bardzo króciutko, co do właśnie tych ryzyk. Oczywiście to ryzyko skoordynowania tych inwestycji, zaplanowania i zdobycia pieniędzy jest duże. Ja mogę powiedzieć, że my już jako Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jesteśmy w takim procesie. Jesteśmy dzisiaj w etapie budowania planu biznesowego i inwestycyjnego do końca 2024 roku, gdzie musimy zaplanować prawie blisko 500 milionów złotych na inwestycje związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Żeby dobrze to zrobić, żeby zmitygować to ryzyko, dzisiaj ja jako prezes rozmawiam z każdym portem lotniczym. Rozmawiam tutaj z kolegą Mariuszem, rozmawiam z innymi prezesami, tak żeby w sposób racjonalny i na odpowiednim poziomie zaplanować te inwestycje. Także ten proces już dzisiaj się zaczął, pomimo tego, że wydaje się, że to jest bardzo odległy termin 10 lat do operacyjnego otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bardzo dziękuję. Mówiąc o ryzykach, wydaje się, że warto przypomnieć, że z pewnych powodów zaszłości historycznych jakiekolwiek planowanie gospodarcze cieszy się pewnym odium w Polsce. Natomiast ja myślę, że słowem nie jest raczej kluczowym planowanie, ale pewna synchronizacja gospodarcza. Myślę, że największym wyzwaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy to pasażerskiego, czy cargo, będzie włączenie go w istniejącą infrastrukturę. Być może Państwo nie pamiętacie, ale przywoływałem już tutaj sztandarową inwestycję II Rzeczpospolitej, czyli port Gdyni, który jeszcze kilka lat temu był z resztą Polski połączony zaledwie jednym torem kolejowym lub długim objazdem przez Chojnice. I to jest stan, który przetrwał od czasu wojny, minionego ustroju. Polsce włączenie portu gdyńskiego do infrastruktury, no, może niedoskonałe, ale jednak pełniejsze, zajęło ponad 50 lat. Myślę, że warto o tym pamiętać, jakim wyzwaniem jest włączenie tego w infrastrukturę drogową. Dlatego, że sprawa nie kończy się na budowie Centralnego Portu Lotniczego. Brakuje trzeciego pasa autostrady, przynajmniej z dwóch stron tego portu. Brakuje połączenia kolejowego, więc myślę, że to, co się mówi o opinii publicznej, o rzeczywistych kosztach tego przedsięwzięcia, nie jest do końca prawdą, bo wydaje mi się, że wiemy o mniej więcej połowie kosztów. Pas ze Strykowa na przykład do Warszawy, również w kontekście CPK-u, ostatnio było to podniesione, budowa trzeciego pasa, który nawet bez CPK-u jest tam, myślę, że bezwzględnie potrzebny.
Bardzo proszę. Co do montażu finansowego, to rzeczywiście te linie kolejowe będą kosztować mniej więcej szacunki między 2 a 4 miliardy euro, tak? Natomiast można je sfinansować w dużej części z funduszów unijnych, ponieważ te pewne części, zresztą pan minister doskonale wie, będą z funduszów państwowych musiały być budowane, ale pozostałe można się starać z funduszów zewnętrznych. Także myślę, że to też jest istotne, że nie tylko z funduszów państwowych, ale pozyskanie źródeł zewnętrznych. Dziękuję. I pan prezes, bardzo proszę. Może tak szybko bym powiedział o dwóch ryzykach takich operacyjnych. Jakoś jesteśmy firmą, która dzisiaj ma bardzo dużo inwestycji, budujemy kilka obiektów, dużych obiektów hotelowych naraz. Mówię o ryzyko związane z kosztami. Trzeba dobrze się zastanawiać, jeżeli chodzi o planowanie kosztów tych inwestycji, bo ja wiem, że to planujemy na kilka lat do przodu, jest bardzo ciężko, ale dzisiaj już wiemy, że z roku na rok te koszty, jeżeli chodzi o samo budownictwo, rosną, czy urosły jakieś 30-40%. Jestem przekonany, że do tego czasu będzie się ustabilizować, ale mimo wszystko takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę. I oczywiście też trzeba brać pod uwagę, jeżeli chodzi o ludzi, tak, o ludzi, którzy dzisiaj już brakują w Polsce, jeżeli chodzi o pracę, o specjalistów i trzeba zadbać, żeby dobrze budować ten zespół ludzi, którzy będą tam pracować. Ale jest też trzecie ryzyko, o którym ja też chciałem wspominać, bo ta inwestycja jest bardzo konkurencyjna, może nie w Polsce, ale konkurencyjna jest na świecie, tak, bo my walczymy nie o gości, którzy dodatkowo się pojawiają, tylko walczymy o pasażerów, którzy dzisiaj już istnieją, a więc musimy gdzieś ich uzyskać, a więc sądzę, że ta konkurencja, która będzie się pojawiać pomiędzy tą inwestycją polską a innymi krajami, tak jak Niemcy czy Rosjanie, ale też daleko, bo wiemy, że Turcy też mocno pracują, mają nowy też hub. I tutaj widzę też takie ryzyko, że powinniśmy być przygotowani na różnego rodzaju, bym powiedział nawet, ataki, ciosy, które będą przychodzić i czasami nawet będą przychodzić poprzez niektórych nawet naszych lokalnych osób, które działają w Polsce i którzy bardzo chętnie będą takie rzeczy powtarzać, tylko żeby przeszkadzać temu procesowi. Także sądzę, że to jest bardzo dużo ryzyko też geopolityczne, które musi być brane pod uwagę. Dziękuję. Dziękuję. Czas na naszą dyskusję dobiega końca. Jeśli ktoś z panów krótko chciałby coś dodać, to jest to najlepszy moment. A jeżeli nie, to ja tak bardzo proszę, panie prezesie. Żeby poprzeć ideę, przed przyjazdem do Krynicy byłem na spotkaniu Fundacji Republikańskiej, która się posłużyła takim cytatem, że Międzynarodowa Unia Transportu Lotniczego uważa, że Centralny Port Komunikacyjny wypełnia lukę infrastrukturalną w Europie Środkowo-Wschodniej, że w Europie Środkowo-Wschodniej jest 15 miast, około 1 miliona osób, które potrzebują dogodnych połączeń. I to jak gdyby stwarza drugą element szansy dla możliwości rozwoju w przyszłości, bo to jest oczywiście wizja strategiczna, nie na dziś, tylko na jutro. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja tak po krakowsku muszę powiedzieć, w związku z tym, że było tyle mowa o II Rzeczypospolitej, o odbudowie państwa polskiego, więc w roku stulecia niepodległości trzeba powiedzieć jasno, że znamy ryzyka, część ich nie znamy, część poznamy dopiero, natomiast mamy skarb w postaci lokalizacji położenia Polski i przestrzeni i ten skarb musimy wykorzystać i to jest nasze zobowiązanie wszystkich tu siedzących, aby współdziałać, aby to się udało po prostu. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy o szansach, rozmawialiśmy o wyzwaniach, ale rozmawialiśmy i to też podkreślaliśmy o tym, co się realnie dzieje. Na koniec pojawił się wątek zarządzania, podniósł go pan minister i ten wątek był kontynuowany. Ja przypomnę, że całkiem niedawno w naszym kraju zrealizowaliśmy projekt złożony organizacyjnie i inwestycyjnie o zupełnie innym charakterze i o wiele mniejszej skali, ale nie takiej znowu małej i daliśmy radę. Mam na myśli oczywiście mistrzostwa w piłce nożnej, które się u nas odbyły. To też było przedsięwzięcie organizacyjno-inwestycyjne. Wydaje się, że teraz możemy zrealizować projekt o zupełnie większej, nieporównywalnej skali i zapewne z nieporównywalnie większym wpływem na nasze życie i na gospodarkę. Bardzo dziękuję panom za dyskusję, a państwu za uwagę.